27 dzień września, środa, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. Odnowione obiekty z lapidarium Muzeum Ceramiki. Projekt wspólny z miastem Hradek nad Nisą. Projekt ten nazywa się, został zatytułowany Przypomnieć zapomniane pomniki historii. Dzień języków obcych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Młodzi w dzisiejszych czasach na szczęście jest bardzo świadoma tego, że języki obce są jedną z najbardziej kluczowych kompetencji na rynku pracy czy też akademickim. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich zwiedzającym udostępniono 8 kamiennych obiektów znajdujących się w lapidarium Bolesławieckiego Muzeum Ceramiki. To efekt wspólnego projektu, który bolesławiecka placówka zrealizowała z czeskim Grudkiem nad Nysą. W Bolesławieckim Muzeum Ceramiki podsumowano polsko-czeski projekt Przypomnieć zapomniane pomniki historii. Był on realizowany wspólnie z czeskim miastem Hradek nad Nisą, czyli Grudkiem nad Nysą, nieopodal Bogatyni. Polegał na restauracji zabytkowych obiektów w obu tych miejscowościach. Po stronie polskiej, tu w Bolesławcu, w naszym muzealnym lapidarium przeprowadziliśmy prace konserwatorskie w bardzo dużym, szerokim zakresie dla 8 wybranych najcenniejszych obiektów. Natomiast Czesi po swojej stronie przeprowadzili konserwację, a także przenieśli bardzo cenną zabytkową kaplicę żytawską. Wartość projektu łącznie to ponad 75 tysięcy euro, z czego po stronie polskiej około 35 tysięcy euro. Wspólne projekty z czeskimi partnerami to w Bolesławcu wieloletnia praktyka. Grudek nad Nysą jest jednak stosunkowo nowym partnerem. Można powiedzieć, na bazie naszej współpracy euroregionalnej nowy partner. Nowy, ale niezwykle skuteczny. Dowodem tego są dwa równolegle realizowane projekty, bo dzisiaj jesteśmy w muzeum, żeby podsumować projekt dotyczący działań kulturalnych, a z drugiej strony wiemy, że w Bolesławcu przebywa grupa dzieci, która ze szkoły z Hradku współpracuje z grupą młodzieży z naszej szkoły podstawowej nr 2. Współpracę między miastami cenią też sobie po czeskiej stronie, czego wyraz dał przedstawiciel władz samorządowych Grudka. Dobrý den, ja was zdravím všechny jménem Hrad nad Nisou. Witam Was w imieniu mieszkańców Hradka. Jestem zadowolony, że ta nasza współpraca jest tak owocna. Wspólne działania, które trwają od 2 lat, są już tak wielorakie, że sam się niekiedy gubię w tych projektach. Jest też tak, że jak jedziemy do Bolesławca w sprawie realizacji jednego wspólnego projektu, to wracamy z 4. Jedziemy za jakimś konkretnym celem, że tutaj dogodniemy jeden projekt, a wracamy się ze 4. To nie jest nic nieobzwyczajnego. W uroczystym podsumowaniu projektu uczestniczyli też wykonawcy prac konserwatorskich oraz mieszkańcy obu miast. Ale w tym dniu najważniejszym elementem projektu były odnowione kamienne zabytki. Znajdują się tutaj i rzeźby, głównie XVIII-wieczne, mowa tutaj o świętym Janie Nepomuku, ale też przypuszczalnie o świętym Mikołaju, bo nie jesteśmy precyzyjnie w stanie zdefiniować, jaka to jest figura świętego, ale są też fantastyczne dwie macewy, które dało nam się odczytać, przeprowadzić transkrypcję napisów dzięki współpracy z cmentarzem żydowskim w Warszawie. Dla Bolesławca ważnym obiektem jest ciekawy w swoim trójkątnym przykroju obelisk nagrobny jednego z najbardziej znanych garncarzy miejskich. Stoimy koło pomnika chyba najbardziej znanego bolesławieckiego garncarza Johanna Gottlieba Joppego. Sam pomnik upamiętnia nie tylko garncarza, ale również jego dwie żony i syna. Powstał między 1788 rokiem a 1816. Są to daty śmierci samego mistrza Joppego i jego syna. Z nagrobka dowiedzieliśmy się wielu cennych informacji, mianowicie między innymi tego, że mistrz Joppe posiadał dwie żony. Z pierwszą żoną miał 12 dzieci, z których tylko 6 przeżyło samego, 6 przeżyło samego ojca. Natomiast z drugą żoną posiadał jedną córkę. I w końcu średniowieczny krzyż pokutny, z których znany jest nasz region. Ten został odkryty i trafił do muzeum dzięki regionaliście Leonowi Piątkowskiemu. Już zostały przyznane pieniądze na kolejny projekt konserwatorski, który realizowany będzie z czeskim Grudkiem.
To powinno już doprowadzić do restauracji i udostępnienia zwiedzającym wszystkich obiektów, które obecnie znajdują się w muzealnym lapidarium. Wtedy też pojawią się opisy wszystkich tych obiektów. W szkole przy Komuny Paryskiej mówiono we wtorek w wielu językach. Zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych świętował bowiem Dzień Języków Obcych. Gwarno, barwnie i smacznie, tak było we wtorek w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, który świętował Dzień Języków Obcych. Dobry humor nie opuszczał uczniów, choć nastroje byłyby jeszcze lepsze, gdyby zza chmur wyjrzało słońce. Kochani, w zeszłym roku, ci co pamiętają, pogoda była wręcz upalna. Dzisiaj jest nieco chłodniej, ale mam nadzieję, że te potrawy, te emocje, te informacje, te stroje rozgrzeją Was na tyle, że przyjemnie spędzicie te najbliższe minuty tutaj podczas prezentacji. Zadaniem poszczególnych klas pierwszych i drugich było zaprezentowanie wylosowanego przez siebie Państwa w jak najbardziej ciekawy sposób. Zwracaliśmy uwagę na plakat, który miał zostać przygotowany w tematyce języka, czyli jakieś przywitania, wyrażenia potrzebne w danym języku obcym, osoba charakterystyczna dla danego kraju, potrawy charakterystyczne, może jakiś taniec, który charakteryzuje dany kraj oraz piosenka w danym języku. Liczył się także strój charakterystyczny dla danego kraju. Tutaj kolega jest właśnie pierwszym dyktatorem rzymskim, nie cesarzem, tylko dyktatorem. Pierwszym cesarzem jest tutaj właśnie kolega Oktawian August, który był przybranym synem tego oto pana tutaj, Juliusza Gajusza Cezara. A ja jestem Konstantyn Wielki, największy cesarz Rzymu, i dla którego Rzym był u szczytu swojej chwały. Młodzież w dzisiejszych czasach na szczęście jest bardzo świadoma tego, że języki obce są jedną z najbardziej kluczowych kompetencji na rynku pracy czy też akademickim. Stąd też staramy się jakby zasiać to ziarno zainteresowania w naszej młodzieży. No i widać po tym, co tu się dzisiaj dzieje, że świetnie jest to przyjmowane i młodzież bardzo ambitnie podchodzi do tego tematu. Ambitnie uczniowie podeszli też do tematów kulinarnych. Wystarczyło się uśmiechnąć, przywitać w danym języku i można było dostać coś dobrego. Kulinarne specjały biły rekordy popularności. Można było spróbować rosyjskie bliny z marmoladą, a także z serkiem i kawiorem, niemieckie pierogi z mięsem i ze szpinakiem, czy typowe angielskie śniadanie, albo przysmaki ze słonecznej Grecji. Jak widzimy, mamy pięknie ozdobiony stolik w kolorach greckich oczywiście. Feta charakterystyczna dla tego kraju i oliwki. No i mieliśmy winogron, ale jak widać już trochę osób się tutaj zebrało i same resztki tak zostały. W szybkim tempie znikały też słodkości. Ja na przykład przyniosłam ciasto czekoladowe. I koleżanka przyniosła ciasto ananasowo-pomarańczowe, pomarańcze z słonecznej Hiszpanii. Oprócz kulinarnych specjałów zainteresowaniem cieszyły się też występy artystyczne. Spali temi kurczu i niwu, samo treśniu stawity staru, kad nawrat im daje widim żywu. Tak prezentowała się rozśpiewana i roztańczona Chorwacja. Chorwacja tobie nie jest obcym krajem? Jak najbardziej nie, ponieważ jestem w połowie Chorwatką. Mój tato jest Chorwatem i przyjechał tutaj, poznał mamę. No i teraz kultywujemy obie te kultury. Ale ty urodziłaś się w Polsce, tak? Tak, tak. A mimo to znasz chorwacki język, znasz tańce chorwackie. Jak to u ciebie? Przede wszystkim dla mnie jest bardzo ważne, obie te kultury są dla mnie bardzo ważne i jestem z nich obu dumna, bo są dla mnie czymś w rodzaju tego, że kiedy umiem mówić w języku chorwackim, śpiewam ich piosenki, to czuję się dokładnie tak, jakbym była tam. I na odwrót z Polską, jeśli wyjeżdżam na jakiś festiwal do Bośni bądź do Chorwacji i śpiewam polskie piosenki, to czuję się tak, jakbym była tutaj. A ci, którzy zatańczyli Zorbę, poczuli się jak w Grecji. Nie zabrakło też klasyki. Z klasą wylosowaliśmy kraj Rosję i z tego, co tam słyszałam, ogólnie znane są bardzo te wszystkie balety rosyjskie
i przygotowałam takie podstawy baletu. To nie jest ci obce, bo na co dzień tańczysz w zespole. Tak, u pani Halinki Wałeckiej-Kłak. No i często też mamy wplatane właśnie taką klasykę, te ruchy klasyczne. Pani nas naprawdę przygotowuje do wszystkiego. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I przede wszystkim ręce. Dodatkową atrakcją dnia były konkursy dotyczące znajomości europejskich języków, a także konkurs czytelniczy ze znajomości życia i twórczości Stephena Kinga. A teraz wiadomości w skrócie. Bolesławieccy policjanci poszukują mężczyznę podejrzanego o kradzież w sklepie gry na konsole i twardego dysku. Sklepowy monitoring zarejestrował podejrzanego. Stało się to 6 lipca w Bolesławcu. Osoby, które rozpoznają mężczyznę, proszone są o kontakt z Bolesławiecką Komendą Policji. Do Bolesławca trafiły materiały edukacyjne dla policjantów dotyczące profilaktyki antynarkotykowej. To efekt polsko-niemieckiego projektu Nie dla narkotyków. Uczestniczą w nim policjanci z przygranicznych powiatów z Niemiec i z Polski. Bolesławiecki Szpital zaprasza na badania pozwalające na wykrycie wczesnych zmian nowotworowych jelita grubego. Program skierowany jest do osób w wieku od 50 do 65 lat lub od 40 do 49 roku życia z grupy ryzyka, czyli które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego. Szlakiem grodów i zamków podążają uczniowie z zespołu szkolno-przedszkolnego z Przeźnika wspólnie z kolegami z czeskiego Mniszka. W maju gościli u siebie uczniów z Czech, tym razem to Czesi zaprosili Polaków do siebie, organizując m.in. wycieczkę do największego w Czechach, a zarazem na pograniczu polsko-czeskim zamku Frydland. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapowiedział już jesienny bieg między mostami. Ta edycja znanego już w mieście biegu po Bobrowej Ścieżce odbędzie się w sobotę 7 października. Zgłoszenia udziału w tym biegu należy składać na karcie zgłoszeniowej dostępnej na witrynie internetowej ośrodka. Kto wymyśla teksty, jak rysuje się plansze i co tak naprawdę jest pierwszy, rysunek czy scenariusz? To są pytania, które najczęściej słyszą od swoich czytelników autorzy komiksów. Padły też one na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Kto wymyśla teksty, jak rysuje się plansze i co tak naprawdę jest pierwsze, rysunek czy scenariusz? To pytania, które najczęściej słyszą od swoich czytelników, autorzy komiksów. O tym, jak wygląda praca nad komiksem, opowiadali młodym bolesławianom w Miejskiej Bibliotece Maciej Jasiński i Łukasz Godlewski, autorzy komiksu Niesamowite opowieści Józefa Konrada. I nie tylko opowiadali, także w praktyce uczyli pracy nad komiksem. W momencie, kiedy przygotowywałem scenariusz, musiałem opisać miejsce akcji, co jest w tle, co jest na pierwszym planie. Te opisy były znacznie dłuższe. Jak twierdzi Maciej Jasiński, najtrudniejszy jest pomysł na to, w jaki sposób pokazać temat, by ten zainteresował czytelnika. W przypadku komiksu o Józefie Konradzie bohater był znany. Trzeba było tylko wyciągnąć najciekawsze fakty z jego życia i ułożyć z nich ciekawą historię, a także połączyć to z jego twórczością literacką. Literacki i ten świat rzeczywisty przeplatają się cały czas w komiksie i do końca czytelnik nie wie, czy pewne wydarzenie jest zaczerpnięte z jego powieści, czy jest to fakt z jego życia. Jest to taka zabawa z czytelnikiem. By stworzyć czytelnikom dobrą zabawę, autorzy poświęcili 4 miesiące pracy nad komiksem o Józefie Konradzie. Średnio nad pełnoformatowym albumem trzeba popracować około pół roku. Praca nad pojedynczą stroną mniej więcej zajmuje właśnie, no to jest też kwestia, co się dzieje na tej stronie, czy
czy mamy jakieś dialogi, czy jest sztorm akurat. No ale plus minus powiedzmy od jednego do dwóch dni, może czasem trzy dni trzeba spędzić nad taką jedną stroną komiksu. Spotkanie w Miejskiej Bibliotece z autorami komiksu o Josephie Conradzie związane jest z realizowanym przez bibliotekę projektem zatytułowanym Iść za marzeniem, czyli Śladami Conrada. Być może tym sposobem zachęcimy do tworzenia takiej formy, a jednocześnie przemycimy w sprytny sposób trochę informacji o patronie roku 2017, o Josephie Conradzie. Ten angielski pisarz i publicysta z pochodzenia Polak, zanim poświęcił się karierze pisarskiej, przez długie lata pływał na statkach handlowych, zaczynając służbę jako marynarz i kończąc w stopniu kapitana. Po reklamach nadamy prognozę pogody dla Bolesławca na czwartek, po prognozie z telewizyjnej taśmoteki. Dzisiaj będą dwa dłuższe materiały o Europerze i o młodym wówczas bolesławieckim tenisiście Łukaszu Fajfferze. A ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.